mam godzinę 15 listopada. Znowu została wylana substancja na ulicy Swobodnej Królewskiej. Jest to rozpuszczalnik niewiadomego pochodzenia. I tak od przynajmniej kilkunastu miesięcy, choć wielu mieszkańców mówi o nawet kilkunastu latach. Wracamy do tematu substancji chemicznych wylewanych do kanalizacji przy ulicy Swobodnej i Królewskiej w Sosnowcu, gdzie we wtorkowe popołudnie po raz kolejny interweniowała Straż Pożarna, policja i miejskie wodociągi. Choć mieszkańcy o sytuacji alarmowali w czerwcu, sprawa zdaje się nie mieć końca. Można powiedzieć, że to jest ruletka. To jest jak pracownicy bądź ktoś wylewa bądź kończy zmianę, bądź ma zamówienia. Z tego, co zapisywałem skrupulatnie wszystkie daty, dane, kiedy zostały wylane i patrzyłem, wracam do tego, to nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy to jest rano, czy wieczorem. Tego jest tak dużo. W styczniu już byłem tak zdesperowany, że napisałem do wodociągów, żeby mi wysłali informacje na temat tych próbek, co pobrali. Z tych próbek wynikało, że to są rakotwórcze tolueny, benzen oraz ksylen. Wskutek wylewania niebezpiecznych substancji przez nieznaną dotąd osobę, mieszkańcy na długości niemal całej ulicy Swobodnej odczuwają z odpływów kanalizacyjnych woń rozpuszczalnika. Dlatego też każdorazowo alarmują odpowiednie służby, w tym sosnowieckie wodociągi, które zobowiązane są pobierać próbki. Prezes wodociągów potwierdza, że kilka razy zdarzyło się, iż dopuszczalne normy były przekroczone. Z dnia wczorajszego wyników jeszcze nie mam. My jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze służbami i powiem nawet tak, my reagujemy szybciej niż pogotowie, bo próbkobiorcy, czyli osoby, które pobierają próbki ze studni, mają specjalny sprzęt ze sobą już na aucie, żeby nie jechać z powrotem na zakład. Wczorajsza reakcja była w 15 minut, także to proszę sobie samemu ocenić, czy to szybko, czy nie. I ta sprawa się ciągnie już od kilku miesięcy. Łącznie z tym, że zaplanowaliśmy już też nabudowanie na ciągu głównym kanalizacji dodatkowych studni kontrolnych, żebyśmy zawężali krąg podejrzanych. A podejrzenia padają głównie ze strony lokalnej społeczności. Ta, biorąc pod uwagę częstotliwość, a tym samym ilość wylewanych chemikaliów, wskazuje na znajdujący się nieopodal bloków mieszkalnych zakład przemysłowy. Choć przyznaje jednocześnie, że nikt nikogo za rękę nie złapał. Pan Marek Jarzębski w tej sprawie zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w odpowiedzi z 4 października czytamy: na terenie zakładu powstają ścieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacji ogólnospławnej. Wyżej wymieniona mieszanina ścieków i wód opadowych odprowadzana jest do kanalizacji sosnowieckich wodociągów na podstawie stosownej umowy. W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny terenu zakładu, podczas których dokonano otwarcia studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na niniejszym terenie. Podczas wyżej wymienionych czynności nie stwierdzono śladów i zapachu substancji opisywanych w interwencji, napisał zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak przekazano nam w sosnowieckich wodociągach, sprawę bada prokuratura rejonowa w Sosnowcu.